Gdy interpretujesz jakikolwiek tekst literacki, musisz go wpisać w kontekst. Musisz pokazać, że on nie funkcjonuje tylko sam dla siebie albo sam dla czytelnika, ale że powstał w jakiejś rzeczywistości, że gdzieś ma w czymś zaczepienie, w jakimś konkretnym czasie, w konkretnym miejscu napisał go konkretny autor. Po to są konteksty, w które będziesz wpisywał swoją interpretację, w które wpiszesz tekst literacki. Spróbujmy teraz pokazać lalkę Bolesława Prusa w kontekstach. Lalka jest jednym z najdłuższych tekstów, jakie poznaje się w liceum, dlatego można spróbować pokazać te konteksty, które są oczywiste dla niektórych, a może nie dla wszystkich. Można pokazać, ile zyska twoja wypowiedź, kiedy właściwie zastosujesz konteksty do takiego tekstu, na przykład jakim jest lalka. Pierwszym kontekstem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, jest kontekst literacki, czyli jak dany motyw, jak dany temat funkcjonuje w innych dziełach literackich. I w lalce będzie to na pewno temat miłości, miłości niemożliwej, miłości do kobiety i temat miłości nieszczęśliwej. Gdzie znajdziemy go, w jakich innych tekstach literackich? No choćby na przykład miłość Tadeusza i Zosi z Pana Tadeusza, czy nieszczęśliwa miłość Wertera z Cierpień młodego Wertera. To jest przykład pierwszego kontekstu. Drugi kontekst to kontekst kulturowy, czyli w jakim środowisku rozgrywa się takie dzieło jak lalka. Co jest dla niego tłem? W czym ono się dzieje? I oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że takim kontekstem jest XIX-wieczność, że takim tłem, kontekstem jest Warszawa, że jest powstawanie i rozwój kultury mieszczańskiej i jej docenienie, że jest odchodzenie już w niepamięć i niejako w niebyt kultury arystokratycznej. To wszystko jest kontekst kulturowy. Ich jest oczywiście bardzo wiele, o wiele więcej w lalce, ale z tymi należałoby się zapoznać i te można by było śmiało uwzględnić. Trzeci kontekst to kontekst biograficzny. Trudny często do wprowadzenia, trudny do odkrycia. W lalce będzie to na pewno historia studentów i związek tej historii z osobistą biografią Prusa, z jego mieszkaniem na stacji w Warszawie, gdy przyjechał na studia z Lublina do szkoły głównej. To tym kontekstem na pewno będzie też jego udział w powstaniu styczniowym, to co później zostało przeniesione na postać Stanisława Wokulskiego. Chociaż Prus nie był zesłańcem, ale przecież dobrze wiemy, że był więziony za udział w powstaniu styczniowym. Te wszystkie doświadczenia biograficzne pisarza w jakiś sposób oddziałały na lalkę i dobrze byłoby je również przeczytać w tym tekście, który jest do interpretacji. Czwarty kontekst, który powinien być nam dobrze znany, to kontekst historyczny. Lalka dzieje się w wieku XIX i właściwie obejmuje historię całego wieku XIX. Od kampanii napoleońskiej we wspomnieniach Rzeckiego i wspomnieniach o jego stryju i ojcu, przez powstanie listopadowe, które wspomina prezesowa Zasławska, przez powstanie styczniowe, o którym gdzieś tam w sposób zakamuflowany mówią i Wokulski, i Rzecki, wcześniej wspomnienia Rzeckiego o kampanii węgierskiej, aż po współczesność, aż po to, co się dzieje w Warszawie w roku 78 i 79. Osadzenie tekstu w historii, w konkretnej historii zaświadczonej w dziele literackim. Piąty kontekst to kontekst historyczno-literacki, czyli to, w jakiej epoce dzieło powstało, jaki styl reprezentuje, czy jakie prądy artystyczne zostały w nim zawarte. I w lalce jest to bardzo, bardzo proste. To nie powinno sprawić nikomu żadnego kłopotu. To jest po prostu realizm lub pozytywizm warszawski. Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć coś więcej, może mówić o XIX-wieczności, o przenikaniu się romantyzmu, pozytywizmu, czyli tak naprawdę realizmu, z tendencjami modernizującymi prozę. To powinno jako kontekst historyczno-literacki wystarczyć. Szósty kontekst to kontekst filozoficzny. To ten kontekst, który często nam sprawia dużo kłopotów. W przypadku lalki to będzie utylitaryzm, któremu Prus był wierny aż do śmierci. I to organicyzm, czyli nauka o społeczeństwie widzianym jak organizm, jak żywy organizm, który też odnajdujemy ten obraz w lalce. Ostatni kontekst to twój kontekst osobisty, kontekst egzystencjalny. Czy coś cię w tym dziele zastanowiło? Czy zmieniło twoje życie? Czy zmieniło twój sposób myślenia, sposób widzenia rzeczywistości? W końcu o lalce Prus sam powiedział, gdy skończył ją publikować. Kto lalkę przeżył, wiele przeżył. Kwestia bardzo ważna.
dotycząca kontekstów. Musisz pamiętać, że te konteksty muszą być funkcjonalne, czyli musisz dopasować użycie ich, ich ilość, które z nich użyjesz, do tematu, jaki został ci wyznaczony, do zagadnienia, które zostało przed tobą postawione. One muszą być funkcjonalne. Nie musisz użyć ich wszystkich, aczkolwiek każdy użyty będzie wzbogacał twoją pracę, rozszerzy spektrum interpretacyjne. Twoja praca będzie po prostu bogatsza.